Policjanci Centralnego Biura Śledczego weszli do kilku mieszkań na terenie Dolnego Śląska. W sumie zatrzymano 10 osób. To efekt śledztwa policji i prokuratury, które dotyczyło grupy zajmującej się handlem nielegalnymi zaświadczeniami o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Wśród zatrzymanych są także pracownicy punktu szczepień z Oławy oraz pośrednicy. W czasie działań CBŚP znaleziono również dokumenty, które są nadal analizowane, a poza tym samochody, biżuterię i pieniądze, w sumie około 100 tysięcy złotych. Cały proceder polegał na tym, że pracownicy punktu szczepień wprowadzali do systemu fałszywe dane. Osoby niezaszczepione za kwotę od 100 do 500 zł były wpisywane na listę zaszczepionych. Fałszywie potwierdzali osobom niezaszczepionym fakt przyjęcia jednodawkowego preparatu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, występujący jednocześnie wystawiając tak zwany certyfikat covidowy. Śledczy ustalili, że tak zwani pośrednicy mogą mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z wrocławskich klubów sportowych. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty korupcyjne oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzenia na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. Za wszystkie czyny oskarżonym grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i prowadzą kolejne działania, ale na tym etapie nie mogą powiedzieć więcej na ten temat ze względu na dobro postępowania.